Hej, cześć, siema wam wszystkim. W tym filmie będzie, jak widzicie, ta kupa złomu. Jest to komputer, który kupiłem na giełdzie, a właściwie to w moim imieniu kupił go dla mnie mój kolega. Wysłał mi zdjęcie tego czegoś i zapytał się, czy to chce za jakieś tam 20-30 zł. Po kilku zdjęciach powiedziałem, że chcę i tak mamy to tutaj, ale nie chcę przedłużać, więc przejdźmy do już konkretów. Kupiłem go głównie dlatego, że to jest, przynajmniej tak mi się wydaje, jest to kasa fiskalna, a właściwie komputer do takiej kasy fiskalnej. To jest zwykły komputer, ale dostosowany właściwie między innymi do tego, żeby być kasą fiskalną. Powoli już tu wyciągam rzeczy. Tutaj mamy wentylator, ale z tego co widziałem, to nie jest nawet do tego komputera. Mamy tu jakieś dziwne złącze. On trochę wygląda, jakby był wyciągnięty z zasilacza. Dalej mamy tutaj taką kartę rozszerzeń, która powinna być jakoś tutaj tak zamocowana. Jak widzicie, mamy tutaj porty USB 12 i 24 V i właśnie dlatego uważam, że to jest jakiegoś rodzaju kasa fiskalna. Ale dobra, wyciągajmy rzeczy, bo ktoś już ten komputer, jakby to powiedzieć, rozkręcił, chciał go sprzedać na części. No to się nie udało, bo to jest jednak już leciwy sprzęt, jakoś chyba 16-letni, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i na części się nie udało, więc wyrzucił to jako całość. Ja to próbuję teraz jakoś rozmontować tu. Tu się z przodu jeszcze takie coś ściąga. O. On jest to rozkręcony, brakuje śrubek. Też jakiś kabel chyba nie do tego komputera. Chłodzenie nie jest założone. Próbowałem go włączyć, ale dosłownie z 3 sekundy go włączyłem, no bo jednak bez chłodzenia tak nie ryzykowałem dłużej. Jak widzicie, są takie problemy jak pourywane, właściwie powycinane przewody od przedniego panelu. Nie wiem, może ktoś chciał sobie to na złom oddać czy coś, ale z tego co widzę, są tutaj bardzo cieniutkie przewody, więc może stwierdził, że no nie opłaca się tego brać i zostawił. Nie wiem, czy to jest miedź, czy aluminium, no nieważne. Najgorsze w tym jest to, że nie mamy przycisku, ale z tego co widziałem, ten komputer się włącza bez przycisku. Po prostu podając zasilanie na zasilacz, komputer się włącza. Więc akurat no jakoś to obejdziemy. No w teorii mógłbym to polutować, no ale jak widzicie, wszystkie te kable są tego samego koloru, więc trudno będzie to polutować tak, żeby to było dobrze polutowane. Jak widzicie, tutaj w ogóle z płyty jest wyrwana ta płytka, bo ogólnie to jest w ogóle niestandardowe podłączenie. Może ja wyjmę ten zasilacz na chwilę stąd. Zasilacz też jest niestandardowy, to znaczy częściowo jest, częściowo nie, a właściwie to jak widzicie, wszystko nam tu wychodzi. Obudowę może na razie odłożę, bo założymy sobie chłodzenie na ten procesor. Więc tak, odłączam sobie zasilacz. On ma tu chyba standardowe 20 pin, nie 24 pin, 20 pin, ale czy standardowe, to nie dam ręki sobie za to uciąć. Dobrze, mamy płytę główną, gdzieś tu też mieliśmy chłodzenie. Tutaj mamy chłodzenie, dość niestandardowe. Chyba że to na ten soket jest taki standard, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem, co to jest za soket. To jest soket, jeżeli widzę, 478. Tu jest pewnie jakiś Pentium 4, coś takiego. Może Celeron jakiś? Nie wiem, czy to będzie widać. Mamy tutaj Celerona 2,6 GHz. Szczerze myślałem, że tu jakiś Pentium siedzi. Ale no nieważne, ta pamięciowa też nie jestem pewien, czy jest sprawna. Ale wyczyśćmy sobie ten procesor. Niech tylko znajdę sobie tutaj alkohol izopropylowy. Dobrze, mam tutaj ręczniczek z alkoholem. Niestety, co już widzę, jest problemem. Ta pasta jest tak zaschnięta, że niestety nie będę jej w stanie w 100% usunąć. Po prostu jest zbyt zaschnięta i to nie wiem, czy jest, a wy w ogóle nic nie widzicie. Ta pasta jest zbyt zaschnięta i nie jestem jej w stanie teraz usunąć, z tego co widzę. Wydaje mi się, że ktoś zastosował jakąś niezbyt dobrą pastę i wydaje mi się, że wręcz ta pasta tak się wyżarła w nasze chłodzenie, że ten kawałek chłodzenia został na naszym procesorze. No już zaczyna się robić ciekawie, bo niektóre pasty, jeżeli były to pasty z domieszką jakiegoś tam metalu, to nie powinny być stosowane w bezpośrednim kontakcie z innymi metalami. Na przykład z tego co mi się kojarzy, ciekłego metalu nie powinniśmy chyba zakładać na chłodzenie, które ma bezpośredni kontakt heatpipe'ów z procesorem, tak mi się przynajmniej wydaje. No tutaj nie wiem, co było wcześniej zastosowane, ale no to wygląda tak, jakby po prostu ta pasta wyżarła nam dziurę w tym chłodzeniu i została ta dziura, jakby to powiedzieć, na procesorze. Teraz może to zobaczycie, że tutaj widać to, tą pastę, właściwie nawet nie wiem, co to jest, bo to wygląda naprawdę jak jakiś metal, coś takiego. Jak widzicie tutaj, gdzie tutaj brakuje tego, nie, to jest chyba pasta po prostu, to akurat w tym miejscu to jest. Trudno to usunąć.
Spróbuję jeszcze raz. Polałem to chłodzenie izopropanolem, alkoholem izopropylowym. Zobaczymy, czy to cokolwiek puści. No jak nie puści, no to trudno, będzie takie, jakie jest. Nałożymy nową pastę. No nie powinno się tak robić, ale jak widzicie, ktoś tutaj to zaniedbał. Albo nie widzicie, bo dobrze nie kadruje. Zaraz wezmę tutaj sobie ręczniczek. I zobaczcie, to w ogóle nie schodzi, ani trochę. Trzeba byłoby skrobać, aby jakimś nawet papierem ścieranym ściągać. No więc na razie, niestety, chyba jestem zmuszony to zostawić. Potem może na spokojnie ja sobie to usunę, jeżeli się okaże, że ten komputer działa. Ale dobra, zakładajmy chłodzenie. Wydaje mi się, że to powinno być tak. Tylko czy to będzie się trzymało samo? Będzie się trzymało samo. Mam tu gdzieś jakąś pastę. To jest jakaś pasta Silentium Psi, chyba Pactum PT1. Nie jest to zdecydowanie najlepsza pasta na świecie. Dobra, dajmy. Chyba trochę za dużo dałem, ale okej. Dobra, nie jest to idealna pasta, nie jest to idealna aplikacja tej pasty. Ale ta pasta ma jedną zaletę, i to dużą zaletę. Jest naprawdę dość tania, bo 25 gramów możecie kupić za około tam chyba 20 zł. Więc do takich komputerów, które chcecie przetestować, czy w ogóle działają. Nie wiem, czy to mi chwyciło za ten. Okej, teraz chwyciło. Czemu ten telefon tak gubi fokusa? Dobra. Będziemy to sobie powoli wkręcać każdą z tych śrub. Jak pewnie część osób zauważyła, mamy tutaj ten soket, jak wspominałem, 478, tak? To jest chyba ten sam soket, który był w komputerze ze śmietnika. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, a właściwie to sam się poprawię, bo po filmie sprawdzę. Mamy tu pamięci DDR1. I co ciekawe, na zasilaczu mamy datę, kiedy ten komputer był wyprodukowany. A właściwie kiedy ten zasilacz był wyprodukowany. I to jest, nie widzę miesiąca, ale to jest 2007. 2007 november, 1 november. Czyli to jest stosunkowo nowy komputer, jak na tą specyfikację. Ale z jakiegoś powodu on jeszcze działa w oparciu o właśnie Celerony. To nie najszybsze. Przecież wtedy już były spokojnie dostępne procesory czy płyty główne na soket LGA775. Były już nawet kort układy, a tutaj mamy, wydaje mi się, że jednorodzeniowego Celerona. No ale można to jakoś usprawiedliwić tym, że to jest komputer z kasy fiskalnej. Po pierwsze, on nie musi być szybki, a po drugie, pewnie musiał on być kompatybilny wstecznie z innymi kasami. Być może ten model był produkowany od na przykład 2004 do 2008 roku, a akurat ten egzemplarz jest z 2007 roku. Nie mam do tego komputera żadnych śrubek, więc tutaj mam jakieś swoje, można powiedzieć. Ta pamięć RAM też jest moja, a właściwie to, no powiedzmy, że jest moja, chociaż nie dam głowy uciąć, że jest sprawna. Mam tutaj drugą taką kość, wszystkie te kości są 1 GB. Też nie dam sobie głowy uciąć, ani ręki, ani nic innego, że one są sprawne. Natomiast tu mam dwie kości, które kupiłem do właśnie komputera ze śmietnika. Nie są one nowe, nie wiem, czy one były nowe, czy używane, jakie kupiłem. Pewnie używane, ale te pamięci na 99% jestem pewny, że działają. Ale przy okazji sprawdzę sobie te kości, czy one w ogóle działają. Tak więc mamy tą kość włożoną, włóżmy sobie tą płytę do obudowy. Dobrze, mamy tu obudowę. Wypadałoby ją chociaż troszkę przeczyścić. Ojojoj. Myślałem, że to jest tak trochę od temperatury wypalone. A to było wręcz brudne. No ja mówię, nie chcę tego robić jakoś tak super dokładnie. Bo ja chcę po prostu sprawdzić, czy ten komputer działa. W ogóle powiem może, jaki jest plan. Dzisiaj sobie ten komputer złożymy, spróbujemy włączyć. Może, jeżeli zostanie mi czasu, to zainstaluję system. Jakieś testy, jakieś sprawdzenie, jakieś działanie tego komputera to będzie już w osobnym filmie. Nie sprawdziłem sobie, jakie mamy tam dystanse, jakie tutaj mam śrubki dobrać. Spróbujemy takie standardowe komputerowe, można powiedzieć najzwyklejsze w świecie. I to nie są te. Czyli znów jakieś dziwne tutaj śrubki są. Bo teraz sprawdzam taką śrubkę, może być jak od zasilacza. Ale ona tu nie wchodzi. Spróbuję taką jak od napędów są. One są troszkę inne. Ta śrubka tu wejdzie. I co ciekawe, ta śruba wchodzi. Czyli tutaj mamy takie śrubki jak powiedzmy przy napędach. Bo przy dyskach też już chyba są inne, właśnie tak jak przy zasilaczu. Pewnie te śrubki wszystkie mają swoje nazwy, ale oczywiście ja ich nie znam. Dobra, znajdę chociaż jeszcze jedną śrubkę, żeby tak w miarę stabilnie to było zamocowane. Dobra, znalazłem. Zamocuję tą drugą śrubkę gdzieś tam w drugim rogu. Żeby to tak było na razie jakoś, to nie musi być jakoś super zrobione. No też nie byle jak, ale żeby jakoś ta płyta tutaj się działa. Dobra, chłodzenie też już chyba dokręcone w miarę ok. Prawie bym powiedział, że na maksa. Tutaj mamy sprężyny, więc tutaj dokręcamy do jakiegoś tam pierwszego oporu. Nie musimy tutaj
jakoś zbytnio się tym przejmować, ale dobrze, składajmy go do reszty. Trochę się śpieszę w tym filmie, bo mam mało pamięci na telefonie. Obliczyłem, że jakoś na 50 minut nagrania mi to wystarczy. Mamy już prawie 20, więc no to już powoli będzie nam się kończyć. No jeszcze nie tak powoli, bo zostaną drugie tyle, ale jak będę się za długo rozwodził, to nam się po prostu to skończy. A po drugie, tak, nie mam też za dużo baterii w telefonie. Jestem w ogóle super przygotowany do tego filmu. Okej, tu mamy zasilacz włożony. I jeszcze 4 piny musimy włożyć sobie. Okej. I zostaje nam ten cały moduł, tutaj można powiedzieć, od tej kasy fiskalnej. On tutaj powinien być jakoś przykręcony chyba, bo tak nie powinno chyba latać sobie. Ale ja właściwie nawet nie widzę miejsca, w którym to powinno być przykręcone. Więc może to jest tak na wcisk po prostu. Bo to jest po prostu na ten tylny panel. Jak widzicie, też nie ma tutaj w zestawie tej górnej obudowy. Niestety. Okej, to się wsunęło. Teraz to muszę wsunąć do portu PCI. Ale tu jest naprawdę ciasne i jest mało miejsca. Widzieliście, to nie jest standardowy port PCI. Też nie mamy portów PCI Express, tylko PCI. Tu mamy jeszcze dodatkowe zasilanie do tej karty. Właśnie prawdopodobnie do tych złączy USB 24 i 12V. No pewnie, na pewno. Tutaj też mamy dodatkowe złącza. Szczerze mówiąc, nie wiem, do czego one mogły być wykorzystane właśnie w kasie fiskalnej. Tu chyba wszystko jest podpięte, przynajmniej tak powinno być. Dobra, tak więc wstępnie mamy wszystko złożone. Dosłownie wstępnie, zobaczę, co to się zamyka. To się jakoś tam zamyka. Tutaj jeszcze mamy śrubkę, żeby przykręcić to. Nie mam górnej obudowy. Ja na razie przerywam nagrywanie, podłączę to sobie. Jakoś przearanżuję tutaj ten setup, który mam tutaj zrobiony. Skieruję kamerę na ekran, czy może nawet nagrywarkę odpalę. Nie wiem, nie chce mi się chyba nagrywarki odpalać. Zobaczymy jeszcze zresztą, ale zaraz przejdziemy do tego, do pierwszego włączenia, można powiedzieć, tego komputera. Tak więc na razie to było na tyle. Widzimy się za sekundę. Dobrze, także miała być chwila, a minęło kilka dni. Może tak szybko powiem, dlaczego minęło te kilka dni. Po nagraniu tamtego materiału, który przed chwilą widzieliście, chciałem zgrać ten materiał z telefonu, dokładniej mówiąc z iPhone'a. Okazało się, że nie jest to takie proste, jak się wydaje. Dodatkowo system w tym iPhone'ie się popsuł. Obecnie mi pokazuje, że około 45 GB zajmuje sam system. Co jest, no może powiedzieć, lekko za dużo, bo powinien sam system zajmować około 7, pliki systemowe też pewnie około 7-8, no a z jakiegoś powodu zajmują mi 45 GB, to praktycznie uniemożliwiło mi zgranie tego filmu z tego telefonu, ale jakoś zgrałem ten film, teraz muszę po prostu przywrócić sobie w telefonie ustawienia fabryczne, żeby naprawić tą pamięć, bo ponad 50% pamięci zajmuje mi teraz system. Takie coś nie powinno mieć miejsca. Ten system powinien ważyć zdecydowanie mniej, ale wgrał się jakiś błąd, coś się zepsuło, no i z jakiegoś powodu zajmuje tyle, ale przejdźmy już do tego tematu filmu. Podłączyłem ten komputer do zasilania, do monitora, włączyłem go. Usłyszałem piknięcie BIOS-u, to piknięcie, że komputer przeszedł procedurę POST i w zasadzie więcej wiele się nie wydarzyło. Ekran miga, ale w zasadzie na tym ekranie nic się nie pojawia. Sprawdzałem to na dwóch monitorach jest tak samo. Wy to pewnie teraz widzicie, dam wam to teraz pewnie w tło, co się dzieje właśnie na tym monitorze, ale właśnie ten monitor miga, nie ma obrazu, nie pojawia się żadne tutaj informacje z BIOS-u, że nie ma dysku czy coś takiego, nic się takiego nie pojawia, po prostu mamy czarny ekran, który co kilka sekund sobie miga i właściwie jedyną informacją, jaką dostajemy od tego komputera, jest to właśnie piknięcie przy włączeniu. Próbowałem już wyciągnąć baterię BIOS-u, włożyć nową baterię BIOS-u, zmieniałem miejscami pamięć RAM, wkładałem te inne kości pamięci, potem zmieniłem też zasilacz na inny, na płycie mamy standardowe 20 pinów i 4 piny dla procesora, więc to nie było jakimś dużym problemem, ale ta wymiana zasilacza też niewiele pomogła. Jest jeszcze kilka rzeczy, o których myślę, które mógłbym zrobić. Teraz na przykład pomyślałem, że w sumie nie próbowałem wejść do BIOS-u, a mógłbym w sumie spróbować kliknąć, nie wiem, który przycisk, musiałbym poszukać w internecie, ale powiedzmy klikać F2, żeby się załadował BIOS i zobaczyć, co wtedy wyświetla nam komputer na ekranie, bo być może BIOS jest przestawiony w taki sposób, żeby nie wyświetlać nic na ekranie, bo może współpracował z jakąś kasą fiskalną, która nie wymagała podpięcia do monitora, tak mi się wydaje. Jeśli dobrze pamiętam, kiedyś w marketach były takie kasy fiskalne, które miały taką klawiaturkę i taki mały ekran i wydaje mi się, że ten ekran był podłączony może przez USB i on nie był podłączony przez VGA, więc może to VGA było wyłączone. Tak teraz tylko gdybam, jeszcze to posprawdzam. Dobrze, nie przedłużam. Nie do końca wiem, co jest z tym komputerem, nie tak. Będę
będę jeszcze próbował. Myślę, że tam, z tego co pamiętam, grafika jest zintegrowana w płycie głównej. No to ta grafika mogła sobie niestety paść. Tak mi się wydaje, że mogło tak być. I niestety ten komputer jest uszkodzony. A jak już wspominałem, będę jeszcze próbował go naprawić. Będę próbował coś zrobić, żeby on zadziałał. Jeśli uda mi się to zrobić przed zmontowaniem tego filmu, to wam to oczywiście tutaj gdzieś w napisach w filmie wrzucę. Ewentualnie, jeżeli już zmontuję, wyrenderuję ten film, to może gdzieś w przypiętym komentarzu wam o tym napiszę. Ale jeżeli wy macie jakiś pomysł, co może być z tym komputerem nie tak, jedyne co jest, to jest czarny ekran, który miga. Po kilku sekundach od włączenia mamy procedurę POST. Co ciekawe, komputer się włącza bez przycisku. Nie musimy nic naciskać. Po podaniu zasilania, po włączeniu zasilacza, komputer się od razu sam włącza. Oglądałem tą płytę, czy nie ma tam jakichś uszkodzonych kondensatorów, ani nic z tych rzeczy. No i w zasadzie nic nie wygląda na to, żeby gdzieś było jakieś uszkodzenie. Kondensatory wyglądają w miarę ok, żaden nie jest tam tak wyoblony na górze, żaden nie wylał jeszcze, więc wszystko wydaje się być w porządku. Najbardziej mi się wydaje, że właśnie coś jest nie tak chyba z zintegrowaną kartą graficzną, no ale jeszcze popróbuję kilku rzeczy. Tak więc na chwilę obecną to było na tyle. Jeżeli wy na coś wpadliście, co mógłbym jeszcze sprawdzić, napiszcie to w komentarzu. A w tym filmie byłoby to tyle. Na razie, cześć.